Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak Pan Profesor Witakowski poprosił mnie o przygotowanie i wygłoszenie referatu na temat Najwyższego Trybunału Narodowego, to tak się chwilę zastanowiłem i stwierdziłem, że chyba nie powinienem go przygotowywać, dlatego że ten Trybunał nie zajmował się akurat sprawą rzezi woli. No ale jeśli dodamy takie dookreślenie do tego tytułu NTN działania i zaniechania, to możemy się ewentualnie zastanowić, jaki charakter miała rzeź woli i dlaczego akurat nie była ona przedmiotem zainteresowania wymiaru sprawiedliwości, czy to międzynarodowego, czy to krajowego, w tym też tego organu sądowego, który wydawałby się najbardziej predystynowany do tego na terenie Polski, biorąc pod uwagę akurat zakres jego jurysdykcji. Czy po pierwsze, no czym była rzeź woli z punktu widzenia prawa międzynarodowego? No, z pewnością była zbrodnią międzynarodową, była kumulatywnie, bo to, to, nie są, to, to, to nie to nie trzeba mówić, że jak coś jest zbrodnią wojenną, to nie jest zbrodnią przeciwko ludzkości albo nie jest zbrodnią ludobójstwa. To, to jest zbieg, zbieg czynów po prostu. Była zbrodnią wojenną, była zbrodnią przeciwko ludzkości, była też zbrodnią. Ludobójstwa. Zbrodnią wojenną była dlatego, iż stanowiła pogwałcenie praw i zwyczajów prowadzenia wojny, w szczególności załącznika do czwartej konwencji haskiej z 1907 roku. By, były to działania podjęte wobec ludności cywilnej i biorącej udział w działaniach zbrojnych, także działania podjęte wobec wobec Obiektów cywilnych niebronionych. Było to atakowanie, także w najlepszym przypadku prowadzenie atakowanie bez rozróżnienia na cele wojskowe i cywilne, co też jest zbrodnią wojenną. Była także zbrodnią przeciwko ludzkości, ponieważ było, były to, to działania o charakterze masowym, eksterminacyjnym, także nakierowane na nie tylko fizyczną eliminację, ale także na deportację ludzi. To, to się mieści w tej także, jakby, norymberskiej koncepcji zbrodni przeciwko ludzkości. Była także zbrodnią ludobójstwa. Sama w sobie była, ponieważ była wymierzona przeciwko Polakom, nikomu innemu, tylko Polakom. Jak Niemcy spotkali Niemca na ulicy w czasie powstania warszawskiego, to wcale go nie zabijali. Jak spotkali przedstawiciela innej narodowości, też go nie zabijali. To była zbrodnia wymierzona w Polaków. W tę grupę, która w jakiś sposób została po prostu przeznaczona do fizycznej eliminacji w danym momencie. Zresztą działania, działania e, osób, które dopuszczają się zbrodni wojennych, czy zbrodni przeciwko ludzkości, czy zbrodni ludobójstwa, wcale nie muszą być racjonalne. W końcu to, to jest no jakby wyraz najwyższego szaleństwa, dopuszczenie się tego typu czynów. I tutaj szukanie czasem logiki jest bardzo e, złudne. E, to jest tak, oczywiście pada wiele argumentów, że ludobójstwo to jest konwencja 48 roku. E, to są, tylko przypomnę, że akurat zarówno konwencja jak i wcześniej e, e, tutaj podkreśla, że Odnosi się także do czynów, które były popełnione wcześniej, że to jest pewna, pewna nowa systematyzacja czynów zabronionych, które, które były również karane przed przyjęciem tejże konwencji. W każdym razie każda z tych zbrodni jest w każdym systemie prawnym zagrożona najwyższym wymiarem kary znanym w danym systemie. Ich się w sensie prawnym nawet nie hierarchizuje. Czasem wyróżnia się zbrodnie ludobójstwa, ale na, na, na takiej zasadzie bardziej powiedzmy nieprawnym, ale ten, na, tak, no, jakby, no, bardziej takim społeczno-psychologicznym. Natomiast każda z tych zbrodni jest jakby zagrożona najwyższym wymiarem kary znanym w danym systemie prawnym. Zresztą jeśli już jakby kończąc ten wątek powiem w ten sposób, że co do ludobójstwa też tutaj nie ma żadnej wątpliwości co do tego, jak, jakie były intencje sprawców. Akurat przemówienie Heinricha Himmlera z 21 września 1944 roku dało wyraz temu, że wybuch Powstania Warszawskiego traktował on jako pretekst do zlikwidowania tak zwanego polskiego problemu. I w końcu należało zniszczyć Warszawę, intelektualną stolicę silnego narodu, który blokował Niemcom drogę na wschód. I także general Plan Ost zakładał ludobójstwo Polaków, nie mówiąc już o pracach Rafała Lemkina, gdzie właśnie działania Niemiec wobec Polaków były właśnie tym, na czym zbudował on koncepcję ludobójstwa. Więc tego jakby od tego nie można odrywać. Jeśli mówimy o odpowiedzialności karnej za popełnione czyny, no to mamy to oczywiście po pierwsze odpowiedzialność rozkazodawców. Nie tylko tych najwyższych, ale także szczebli pośrednich, tych, którzy następnie implementowali te rozkazy, przekazując je w dół. Oczywiście... Hitler, Himmler, prawda, no to najwyższe jakby źródła tych decyzji, ale także naczelne dowództwo Wehrmachtu, generałowie Heinz Guderian, generał Reinhardt, tutaj na szczeblu wykonawczym, następnie generał von Forman, no i kończąc na dowódcach policyjnych i wojskowych, tak jak Erich von dem Bach-Zalewski, czy też Heinz Reinefarth, zresztą bardzo ciekawe studium przypadków w tej sytuacji konkretnej. i Tutaj jakby także no, wielki blamasz i wielki wstyd dla niemieckiego systemu prawnego, który zajmował się tą osobą. Ym, poza odpowiedzialnością tych rozkazodawców, Mamy do czynienia z odpowiedzialnością dowódców wojskowych za niezapobieżenie działań podejmowanych przez ich podwładnych. Dowódca wojskowy ma obowiązek zapobiec działaniom bezprawnym podejmowanym przez osoby mu podległe i podległe mu oddziały. Dla uruchomienia tego rodzaju odpowiedzialności wystarczy wykazanie, że dowódca powinien był wiedzieć o zbrodniach. Oczywiście, jeśli zapytamy się każdego, to on powie, że o niczym nie wiedział. Natomiast czy dowódca oddziału wojskowego zaangażowanego w wymordowanie dziesiątków tysięcy ludzi może po prostu, tak, po prostu oczyścić się ze stwierdzenia, jeśli on wie, że Wymordowanie dziesiątków tysięcy ludzi jest sytuacją, w której są zaangażowane potężne środki. Także to jakby odciąga, odciąga jego oddziały od działań militarnych w sensu stricte. No to, to, to są, jakby, no sytuacje niewiarygodne, kiedy można powiedzieć, że że dowódca nie wiedział, co się, co, 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 się, co, co się działo, co czyniły podległe mu oddziały. Sytuacje zupełnie wyjątkowe, natomiast absolutnie niemożliwe do generalizowania. Poza dowódcami i za wydawane rozkazy, i za e, niezapobieżenie tych działań, e, także pozostaje e, kwestia odpowiedzialności bezpośrednich wykonawców rozkazów. Tych po prostu żołnierzy, policjantów, którzy dopuszczali się bezpośrednio Zbrodni. Zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego, zwłaszcza zasadami norymberskimi, działanie na rozkaz nie zwalnia od odpowiedzialności. Zresztą w tym przypadku akurat również każdy żołnierz niemiecki wiedział, że artykuł 47 Niemieckiego Wojskowego Kodeksu Karnego nakazuje żołnierzowi odmówienie wykonania bezprawnego rozkazu. To w Armii Czerwonej była zasada ślepych bagnetów. Regulamin Armii Czerwonej i regulamin wojsk NKWD mówił o tym, że rozkaz wojskowy jest najwyższym prawem prze, przełamującym nawet normy Konstytucji Związku Radzieckiego. Natomiast w przypadku Niemiec akurat tutaj mieliśmy do czynienia z zakazem wykonywania bezprawnych rozkazów. Zresztą to też nie jest tak, że, bo, bo Trybunał Norymberski w pewnym momencie to, to tak zinterpretował, że nie można odpowiadać, że odpowiada się za wydanie, wykonanie bezprawnego rozkazu, chyba że miało się możliwość wyboru moralnego. Czyli, że stawiano na to, czy jak faktycznie, czy dana osoba mogła odmówić, czy nie mogła. Natomiast no, jest szereg przykładów pokazujących na to, że niemieccy żołnierze odmawiający wykonania zbrodniczych rozkazów, po prostu nie ponosili żadnej odpowiedzialności, albo ponosili odpowiedzialność zupełnie niewspółmierną do dobra, które, które mieli zniszczyć do życia ludzkiego zdrowia człowieka. Przykładowo znany jest, znany jest, znany jest przypadek, gdy Matka i dziecko żydowskie w Krakowie zostali skwytani na ulicy odprowadzeni do obozów w Płaszowie. To jest zresztą opisywane właśnie we wspomnieniach właśnie jednego z więźniów właśnie obozów w Płaszowie, żydowskich więźniów w obozie w Płaszowie. Komendant obozu wydał funkcjonariuszowi SS polecenie zastrzelenia tych osób. On odmówił wykonania tego rozkazu, zrobił to jego kolega. Natomiast no i potem okazało się, że ten funkcjonariusz SS otrzymał karę zakazu awansowania przez 6 miesięcy. No to jest dobro zupełnienie współmierne do tego, które polecono mu zniszczyć. Co jeszcze jest wiele przykładów nawet jakby na, na różnych szczeblach dowodzenia. Oczywiście były, były sytuacje, w których można było ponieść odpowiedzialność no, realną, wysoką, stanąć przed plutonem egzekucyjnym, ale to nie była zasada, to nie była norma. Protektor Rzeszy dla Czech i Moraw Konstantin von Neurach, słał petycję do Hitlera o złagodzenie polityki okupacyjnej w protektoracie. Kiedy otrzymywał odmowne decyzje, sam udzielił sobie urlopu i wyjechał razem z rodziną do domu, do Niemiec. Nie spotkała go żadna kara. Nic się nie stało. Gdy ukończył 70 lat życia, został przeniesiony w stan spoczynku jako urzędnik państwowy. Jeszcze nagrodę mu wypłacono, jubileuszowo, że tak powiem. Dobrze, proszę Państwa, teraz kwestia taka. Oczywiście wydawałoby się, że w trakcie procesu norymberskiego przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym ta sprawa powinna, sprawa rzezi woli powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie. No, dlaczego tak się nie stało? No, najogólniej, rzecz mówiąc, najogólniej rzecz mówiąc, w tym czasie Polska nie została włączona do grona prokuratorskiego ani na tej zasadzie, że ani, oczywiście tam było po czterech sędziów i zastępców i po czterech głównych prokuratorów, z każdego z czterech e, mocarstw okupujących Niemcy, ale, ale także no była, byłaby możliwość dopuszczenia jakby tutaj na, na jakiejś szerszej zasadzie przedstawicieli Polski, ale po prostu istniały dwa rządy polskie e, wtedy, tak to nazwijmy umownie i w związku z tym na tym pierwszym etapie, kiedy właśnie był konstruowany akt oskarżenia, w ogóle Polska nie była reprezentowana. Później, później została tutaj grupa polskich prokuratorów włączona, także Tadeusz Cyprian, który był wcześniej przedstawicielem rządu emigracyjnego, później rządu już nazwijmy ludowego. Także inne osoby. Natomiast w tym kluczowym momencie, kiedy był sporządzany akt oskarżenia, tutaj Polska nie była reprezentowana w tych pracach, nawet w wymiarze faktycznym. I teraz, proszę Państwa, w związku z tym to, to się nie znalazło jakby w treści aktu oskarżenia. Poza tym druga kwestia. W interesie oskarżycieli nie było. Podważanie wiarygodności kluczowych świadków, którzy jednocześnie byli zbrodniarzami wojennymi, a nie byli osobami postawionymi, postawionymi w stan oskarżenia przed Trybunałem Norymberskim. E, przykładowo, generał Guderian czy generał Reinefard e, w tym właśnie czasie do, byli oddani do dyspozycji sądu i akurat byli. E, umieszczeni w skrzydle przeznaczonym dla świadków trybunału i składali, składali zeznania zresztą także generał von bach Zalewski zeznawał przed trybunałem w Norymberdze był on że tak powiem wybitnym przedstawicielem odpowiedzialnym za zwalczanie partyzantki i w takim charakterze no miał dosyć dużą wiedzę, ale również no miał no ręce unurzane we krwi. No może nawet cały był unurzany we krwi, nie tylko ręce. I zeznawał przeciwko, jako świadek w tym procesie, przeciwko osobom, które, yy, które były oskarżone. I w pewnym momencie nawet doszło do tego, że yy, ze strony właśnie tej strony oskarżanej Padły argumenty, że, że on ma o wiele więcej na sumieniu niż co, sam osobiście niż cokolwiek jest w stanie zarzucić innym osobom. No, doszło do takich przepychanych słownych. W każdym razie no, Alianci ani zachodni, ani Związek Radziecki nie byli zainteresowani w tego typu świadków. Tam zresztą no, były zabiegi wręcz bardzo dziwne, bardzo dziwne osoby wynajdywano do, do tego tylko, żeby składały zeznania. Prawdziwe oczywiście, natomiast to skutkowało tym, że w jakiś sposób łagodzono ich odpowiedzialność czy nawet uwalniano odpowiedzialności w tym zakresie tych spraw, za które byli bezpośrednio odpowiedzialni. Chciałbym prosić o 5 minut jeszcze tylko, dobrze? Dobrze, świetnie. Będę jedynym, który będzie miał tylko 20 minut, ale rozumiem, że to już jest późno. A, świetnie, dobrze. Proszę Państwa, z punktu widzenia sowieckiego też... To było tego typu podejście, no, że dlaczego mieliby, dlaczego mieliby próbować jakby nagłaśniać tę sprawę, jeśli no, wymagałoby to jakby wykazania tego, co Armia Czerwona w tym czasie robiła, stała po drugiej stronie Wisły i się przyglądała po prostu Rzezi Powstania Warszawskiego, w tym także Rzezi Woli. To jest także kwestia tutaj przejdźmy już do Najwyższego Trybunału Narodowego, jakby patrzenia na żołnierzy Armii Krajowej w ogóle na Powstanie Warszawskie, twierdzenia, że było, był to jakby zryw nieracjonalny, że zresztą ci, którzy akurat byli tutaj po stronie obrońców Warszawy, byli, byli uznawani za większych wrogów niż ci, którzy tę Warszawę niszczyli. Także władza ludowa w dużym stopniu także przejęła agenturę Gestapo i z niej korzystała w wielu różnych celach. No generalnie, Najwyższy Trybunał Narodowy, proszę Państwa, no powstał. Powstał jako sąd specjalny, sądził między innymi sprawców właśnie zbrodni wojennych w sensu stricto, czyli tych zbrodni międzynarodowych, o których wszystkich, o których mówiłem, znaczy to, to była działalność tylko jednego z wydziałów tego trybunału, były też inne. Znaczy, proszę państwa, to jest tak, że trybunał. trybunał Obradował pod przewodnictwem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego był właśnie prezesem Mentenu. Sędziowie mogli być także sędziami innych sądów. Orzekał w składzie trzech sędziów, czterech ławników, ławników wybieranych spośród posłów do Krajowej Rady Narodowej. Tam odbyły się przed nim... Odbyło się przed nim sześć procesów dotyczących zbrodniarzy niemieckich zbrodniarzy hitlerowskich. Proszę Państwa, to, to był proces Artura Greisera, Gra który był prezydentem Senatu Wolnego Miasta Gdańska, następnie namiestnikiem w kraju Warty. Także to był drugi proces, no, no ciekawy właśnie, o którym też rozmawialiśmy z panem profesorem Jasudowiczem, właśnie tutaj urzędników niemieckich w Warszawie, za chwilę do tego dojdę, jak to się ciekawie stało, że osądzono wszystko, co było przed powstaniem i wiele rzeczy, które były po powstaniu, ale samego powstania. P pacyfikacji powstania i zbrodni tam popełnionych nie osądzono. Także proces Rudolfa Hessa, komendanta obozu w Auschwitz, potem proces załogi obozu Święcimskiego, proces Alberta Forstera. Graulajtera NSDAP w Gdańsku i siódmy, przepraszam, tu powiedziałem 6-7, proces Józefa Büllera, zastępcy generalnego gubernatora Hansa Franka. Ten drugi proces, czyli proces Ludwika Fischera, już Ludwika Fischera, Józefa Me Me Meis Meisingera, Leista i Daumego, to, to był proces właśnie urzędników cywilnych, wojskowych, którzy odpowiadali tutaj za politykę okupacyjną w Warszawie. I akurat wybrano tylko ten moment do wybuchu Powstania Warszawskiego i po wybuchu. A tutaj zostawiono właśnie taką dziurę, jak się wydaje, właśnie dokładnie z tych samych powodów, które legły w tym, że... Y, także przed Trybunałem Norymberskim ta sprawa nie była rozpatrywana. Zresztą generał y, 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 znaczy Główny oskarżyciel amerykański przed, przed, przed trybunałami, przed, w procesach norymberskich, które się toczyły już po tym głównym, czyli przed amerykańskimi trybunałami okupacyjnymi. Generał Telford wskazał, że jak go zapytano, dlaczego się tutaj nie sądzi właśnie za powstanie warszawskie, powiedział, że to, to, to jest zadanie dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Z pewnością to będzie tam osądzone. Proszę państwa, to jest, sprawa zakończyła się w ten sposób, że stosownych osób w Polsce. Nie wydano, Najwyższy Trybunał Narodowy zakończył pracę w 1948 roku, aż bez, bez aktu formalnego rozwiązania. I do dzisiaj można się zastanawiać, czy on formalnie istnieje, czy nie istnieje. No, zgodnie z zasadami, że przepisy późniejsze zastępują wcześniejsze, to pewnie wobec nowej organizacji sądownictwa należałoby powiedzieć, że nie istnieje. Natomiast w Polsce utarła się taka praktyka, że jak sąd nie widzi nie widzi konkretnego przepisu uchylającego, to się zastanawia, jak to pogodzić na zasadzie przepis szczególny, ogólny. Ale no, wydaje się, że chociażby na podstawie desuetudo etudo, czyli zaprzestania wykonywania danego prawa, te przepisy nie obowiązują. Proszę Państwa, były już kończąc. Były rzeczywiście plany postawienia niektórych sprawców tej zbrodni wojennych popełnionych w Warszawie w czasie powstania przed tym Trybunałem, generała von den Bacha, czy Reinefarta Zaocznie, czy generała Geibla. Natomiast te procesy nie zostały zrealizowane. Geibl dopiero w 1954 roku został osądzony przez Sąd Wojewódzki. W Warszawie, tutaj też jeden z procesów dotyczył Jürgena Stropa, ale on był sądzony akurat za pacyfikację powstania w getcie warszawskim, a nie za powstanie warszawskie 1944 roku. Także, także te procesy jakby nie odnosiły się bezpośrednio tutaj do tego zagadnienia, którym się zajmujemy. Podsumowując, chcę państwu tylko powiedzieć, że ja uważam, że należy, jakby w sprawę załatwiać dwutorowo. Oczywiście reparacje, łamane przez odszkodowania, to z jednej strony. Tym bardziej, że mogą być one kierowane i do państw, i do instytucji prywatnych, publicznych, do osób fizycznych. Ale z drugiej strony także odpowiedzialność karna, bo jeśli nie realizujemy odpowiedzialności karnej wobec konkretnych osób, to wówczas nie ma to tego przymiotu po prostu prewencji, nie tylko szczególnej w tym przypadku wobec konkretnych osób, ale i prewencji ogólnej. Sprawcy tych zbrodni muszą wiedzieć, że dopóki żyją i nawet niech mają 99, 101 czy 115 lat. Jeśli to się komuś zdarzy, to muszą wiedzieć, że do końca życia będą za to odpowiadać. Do dzisiaj w Niemczech znajduje się strażników niemieckich obozów koncentracyjnych i nie ma żadnego powodu, żeby nie sądzić, że również sprawcy tych zbrodni, które miały miejsce tutaj w Warszawie, będą, jeszcze nie żyją. Oni jeszcze żyją. I nie patrzmy na nich jak na nie wiem, jakichś staruszków, tylko po prostu to są zbrodniarze ludzie, którzy mają krew na rękach, którzy powi powinni ponieść odpowiedzialność. I, i y, na tej zasadzie odpowiedzialność karna powinna być realizowana. Pewnie nie przed y, NTN, em bo ja też się przychylam do stanowiska, że nie, nie ma jakby no, zasadności reaktywowania tej instytucji, która służyła do różnych celów, e, ale po prostu. Należy wiele sił i środków jakby skierować w kierunku identyfikowania tych sprawców. Jeśli wiemy, że oni żyją, czy to możemy ich również sądzić in absentia. Niech wiedzą, że jeśli kiedykolwiek zostaną odnalezieni, to również będą ponosili odpowiedzialność. Bo to są tego typu czyny, które nie podlegają żadnemu przedawnieniu. Zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości, zbrodnie ludobójstwa nie podlegają przedawnieniu. Dziękuję bardzo.